No, witam kolejnego dnia, jest poniedziałek, godzina 12:30, jestem nad jeziorem Hańcza. Tam leży mój rumak. Odpoczywa. A ja siedzę w tej chwili na wschodnim brzegu jeziora Hańcza, w takiej oto łódce, po części zatopionej. Powiem troszkę o samym jeziorze. Jest to jezioro polodowcowe, rynnowe, tak zwane oligomezotroficzne. Najgłębsze jezioro w Polsce i na terenie Niżu Wschodnioeuropejskiego. Najgłębsze jezioro w Polsce, jak powiedziałem. I według najnowszych badań ma ono głębokość 106,1 metra. Dno jeziora jest bardzo zróżnicowane, kamieniste, z licznymi grotami, jaskiniami, miejscami do nurkowania. Idealnie, niemal idealnie dla wszystkich, którzy kochają nurkować. Ale nie tylko, bo na jeziorze widać również pływające łódki, czy też żaglówki. Jezioro to jest ogromnie zróżnicowane pod względem linii brzegowej, bo tak wschodnia jego część ma łagodny dostęp. Biegnie w taki sposób, że schodzimy bezpośrednio z niskiego brzegu do krystalicznie czystej wody. Natomiast linia brzegowa północna jest dużo inna od tej, którą widać tu. Są to ostre, strome brzegi, pokryte kamieniami, głazami narzutowymi, które zostały naniesione przez czapę lodowca. Miejscami wysokość tychże głazów sięga nawet do 2 metrów. Ale za to z miejsc takich jak to, które w tej chwili mówię, są tarasy widokowe, z których podziwiać można całą panoramę tu Suwalskiego Parku Krajobrazowego. W wodach tego jeziora żyją ryby, które kochają niskie temperatury, a więc miętus i parę innych jeszcze gatunków. Głowacz, białopłetwy i błękitnopłetwy. A woda w jeziorze, jej przejrzystość sięga do 12 metrów. O, tak właśnie wygląda czysta woda. Oczywiście nie wspomnę o tym, jak bardzo pachnie. Dobrze, to tyle z tego brzegu. A ja za chwilę wejdę się wykąpać w to miejsce. Na razie.